A siolko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czyli tak, dzisiaj akcja orka. Orka z torkiem po oborniku, jak widać na tym polu, co w odcinku poprzednim. No i obornik wyrzucaliśmy. Prawie się. No tak, pukiem trzy skiboły, choć mam w planach wymienić, bo no ten zatorek wyciągnie czteroskibowy. Tylko, że po prostu zobaczcie, no można 15 na godzinę z tym pukiem jechać, to jest jedyny sposób do puka. Tak, szczerze wam jeszcze powiem, że jestem z skibami bardzo tyłu do Formiga, bo YouTube, no ostatnio mam problemy. Szczerze nie wiem dlaczego, bo raz mi, że film ma, nie wiem, około 10-minutowym, nie chce mi się ładować. Tak, miałam takie problemy. Nie przygodowo chciałam wrzucić na YouTube'a prezentację serii, to już nie wiem, czy to dzisiaj. Ja to nagrywam wcześniej, nie wiem, ale już chcę nagrać na parę filmów na zapas, a dopiero później wziąć i powrzucać. Bo szczerze, nagrywam filmy, no póki tylko mam czas, bo później się to może zmienić. Wiadomo, mam w planach też niedługo jechać po samiczkę pod kolano. Choć pewnie jak wrzucę to na YouTube, to już będę ją miała, więc nie będę już tego tematu. Więc co? No ogólnie bardzo ładny zestaw z torkiem. Widać już trochę Zora. Zora, tam na tym drugim polu też już trochę zorałem pola, no bo jednak tym trzy skibowym pługiem zorać nogi. Dwa pola, no to jest jednak wyzwanie. Szczerze w ogóle na tamte wymaga zaorania, ale jak już te zacząłem, to już no zaoram. Mogę tutaj talerzówką przelecieć parę razy. Było gotowe, no ale tutaj też obornika z tego nie wyrzuciłem, ale następny sezon będzie. Ale jest znowu obornika. Widzę wszystko w stanie. Oborałam sobie już tutaj, żeby na odcinku już tutaj nie wybijać, tylko ogólnie też nam zajmie trochę, więc oborałam trochę, a jak skończymy te pole, to wyjdziemy na drugie. Więc no szczerze się cieszę, że już trochę tego oborałem, no bo jednak no pole małe, no nie, no niby małe jest pole, ale pługę nie orać, którym trochę to jednak trochę schodzi, jeszcze tylko zerknę, czy się nagrywa. Nagrywa się, całe szczęście. O pójdzie. No chyba mamy. Nie, jednak jeszcze w ogóle sąsiad chyba belę obija, jak się nie mylę. No i mogą być hałasy. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, bo okno mam uchylone. To już przymknąłem, żeby się trochę przewietrzyło, ale mniejsza z tym. Też planuję, choć może też tego tematu już nie będę ruszał. Ale też próbuję ogarnąć GPS, ale co do kiedy, nigdy jestem blady w GPS, szczerze. Blady jestem w GPS, nie będę kłamał. Że nie wiem, o co nadal chodzi w GPS-ie. Ale mam nadzieję, że najwyższy się ogarnę GPS-a. Już będę mógł normalnie używać i wiedzieć, o co chodzi. No co? Też szykuję bardzo fajne odcinki z hodowli królików. Ale też nie wiem, czy będę ruszał ten temat. Chciałbym mieć z filmami na bieżąco, ale niestety nie zbyt się tak da. Ale już spróbuję, muszę poprzedzać te filmy. Już pewnie biali planuję w następnym tygodniu, może jak mi się uda. Choć nie wiem, może w następnym zrobię. Tak jak i live'a już planuję. Ile to czasu już live'a planuję, a live'a nie ma. Jeszcze się nie uwinęliśmy, ale jak widać jest zorane, później będzie pewnie przygotowania do siebie, bo jakaś agregata, nie wiem, może agregatowanie, jeszcze nie wiem co będzie, na przykład, no nie wiem, no nawozy na pewno, choć do nawozów, no planuję, no już właśnie następny sezon już mieć do zatorka tura, no
coś na nawozy, to już to jeszcze pewnie nie wiem, czy na co nawozy. Która już wyjdziemy. Albo do 60, ale pewnie do Zetora założę, która, no bo 8 tylko i taka odpowiednia, można powiedzieć, że liczba mocy do tura. No tym bardziej, że z tym Zetorem trochę grałem i do tura, no z turem, no i z turem bardzo ładnie wygląda ten Zetor, no i bardzo dobrze sobie radzi, czy bele na jedno, czy dwie bele udźwignie bez problemu na turze. No i widać, że mamy większość pola zaorane, choć nie wiem, czy do końca odcinka zaoramy, nie, wszystko się jeszcze okaże. Jak widzicie, ten ciągnik się przychyla, jak się jeszcze w tym gruzdy, nie wiem, jak to nazwać. To jest ogólnie boks, jeszcze tylko sprawdzę, która minuta odcinka. O, już jest piąta, to więc jeszcze z 3 minutki. Ale jak widać, już no, większy kawałek mamy zaorany. No tylko też jest fajny, taki wszystki bowy bóg, też fajny bardzo. Co tu jeszcze powiem? Szczerze też jeszcze, no, na tym odcinku, w poprzednim odcinku już poruszałem temat Farminga 2000, znaczy Farminga 22. Mówicie, w 2021 roku, to czy to będzie tydzień 2022 rok? Tak jak mówiłem, nad jesień. Szczególnie odcinki tyle nie zwracajcie uwagi, ale dlatego nagrywam ten odcinek, bo na razie, no, teraz mam taką, że trafiłem na taką porę idealną do nagrywania odcinka, to więc fajnie, więc może, choć ogólnie się staram te hałasy w tle, no, wycinać. Też ogólnie dogarniam jeszcze wiele rzeczy, live'a muszę jeszcze ogarnąć, ale no do live'a to już, no jeszcze muszę donate'y ogarnąć, już pewnie z donate'y wątpię, żeby ktoś wysłał, no ale zawsze można mieć jakieś szanse, że ktoś myśli donate'a. Ale na to ogólnie sobie przygotuję donate'a. Nie, też tego tematu nie będę poruszał. Ogólnie powiem też tak, że jak mam właśnie taką dobrą porę na nagrywanie, to nagram zwykle po 2 odcinki. Ale nie wiem, czy nie nagram 2, bo jeszcze muszę tamte pole doorać. Choć szczerze nie wiem, czy będzie mi się chciało tamte pole robić agregaty, albo na tamtym polu agregaty, nie wiem. Ogólnie miałam zamiar dzisiaj w odcinku 60 coś porobić. Nie wiem, ale zdecydowałam się, że orkę to jednak Zetorka wezmę. To jak zobaczyłem, jest zapotrzebowania, ma ten punkt ciekawości, no to jednak Zetorek. Więc tak, no jak widać, już coraz mniej. No i ten punkt ma 1,5 metra, to jest for sure. Nie wiem, ogólnie bym wam dawał linki w opisie, linki do modów. No ale co? Jak widać, już mamy połowę skończone. Taki krótki odcinek, ogólnie zwracajcie na dźwięki. Przepraszam was za te dźwięki. I to będziemy kończyli ten odcinek. Na razie, trzymajcie się, nie trafia.